Dzień dobry. Zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. 9. Studencki Festiwal Nauki. Albin Tyl sprawiedliwym wśród narodów świata. Żyłam dość długo, żeby być świadkiem tego dnia. Miasteczko Planeta Energii. Otwarcie małej strażnicy. Dziecko powinno znać wszystkie zasady bezpieczeństwa, znać numer alarmowy. Turniej karlingowy. Trzeci miejski rajd przygodowy. Ruszył sezon nawigacyjny. Wyciągamy wszystkie łódki, które mamy na stanicy. Koszykarze bez awansu. Od 22 do 25 kwietnia trwał 9. Studencki Festiwal Nauki. Była to niepowtarzalna okazja do odwiedzenia miejsc, które na co dzień są niedostępne dla osób niezwiązanych ze środowiskiem akademickim. Wśród atrakcji znalazł się m.in. Jarmark Wiedzy. Jarmark Wiedzy jest częścią 9. Studenckiego Festiwalu Nauki, a więc jest chyba jednym z najważniejszych punktów, kiedy każdy student zaangażowany w działalność koła naukowego lub organizacji studenckiej ma szansę zaprezentować swoją działalność w takich właśnie, jak tu widać, namiotach. Namioty te są przeznaczone specjalnie dla kół, w których, powiedzmy, w tych małych kazamatach pokazują oni swoją działalność i to, co udało im się wypracować przez ostatnie lata, semestry. 24 kwietnia na deptaku przed rektoratem zorganizowano Dzień Zabaw – Hyde Park na Bankowej. W placówce profesorowie Banyś, Sławek i Sztur prowadzili debatę pod tytułem „Co nam daje uniwersytet, czyli o znaczeniu wykształcenia humanistycznego”. W Pałacu Goldsteinów przyznano pośmiertnie medal Sprawiedliwy wśród narodów świata Albinowi Tyllowi. W czasie II wojny światowej uratował od zagłady 3 uciekinierki z transportu do obozu zagłady w Bełżcu. Siostry Lole Sandberg-Witzel i Mile Sandberg-Messner oraz ich kuzynkę Jasię Elberger-Stern. Medal odebrała córka Albina Tylla, Grażyna Madejska, z rąk wiceambasadora Izraela w Polsce oraz jednej z uratowanych, Mili Sandberg-Messner. Jestem bardzo wzruszona. Było to dla mnie ogromne zaskoczenie. Bo do końca właściwie nie wiedziałam, to jest weryfikowane bardzo mocno, prawda, te wszystkie dowody i tak dalej. Mniej więcej 2 lata temu dowiedziałam się, że jestem poszukiwana, bo nie wiedziałam. Nie wiedziałam o historii mojego ojca, a moja historia jest związana z nim w jakiś sposób, prawda. Przeżyłam to bardzo i dalej przeżywam. Cieszę się, że żyłam dość długo, żeby być świadkiem tego dnia. Tego dnia, gdzie honorowano jego. Od 1963 roku Instytut Yad Vashem w Jerozolimie nadaje tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata osobom, które w czasie Holokaustu z narażeniem życia i bezinteresownie niosły pomoc prześladowanym Żydom. Do dziś odznaczeniem tym uhonorowano prawie 25 tysięcy obywateli 47 krajów, w tym blisko 6,5 tysiąca Polaków. Mila Sandberg-Messner opisała historię swojego ocalenia w publikacji pod tytułem Światło z ciemności, wydanej w 2005 roku przez Kanadyjską Fundację Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego. Do Katowic zawitało interaktywne miasteczko Planeta Energii. Kolejka elektryczna zasilana energią słoneczną, film 3D, mini elektrownia wodna czy model silnika indukcyjnego. To tylko przykłady atrakcji, które można było zobaczyć w interaktywnym miasteczku Planeta Energii przy pomniku Powstańców Śląskich w Katowicach. To projekt realizowany przez Grupę Energa już po raz trzeci i jego głównym celem jest propagowanie wśród najmłodszych wiedzy energii elektrycznej. Uczymy dzieci, co to jest energia elektryczna, jakie są jej źródła, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych, jak prawidłowo zachowywać się w pobliżu obiektów energetycznych i jak korzystać z energii elektrycznej w sposób oszczędny. Wizyta Mobilnego Centrum Edukacyjnego to nagroda w zorganizowanym przez Grupę Energa ogólnopolskim konkursie edukacyjnym, którego głównym celem jest propagowanie wiedzy o energii elektrycznej wśród najmłodszych. Pośród tegorocznych zwycięzców znalazła się klasa 2A z Anną Winiarską ze Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach. To właśnie dzięki nim mieszkańcy Katowic i okolic mogli odbyć niezwykłą podróż do krainy prądu. Mówiliśmy o różnych planetach, robiliśmy plansze o polach elektrycznych i dużo więcej rzeczy. Honorowy patronat nad wizytą miasteczka Planeta Energii sprawował prezydent miasta Katowice Piotr Uszok. W jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 1 w Katowicach-Szopienicach zaprezentowano salę edukacyjną dla dzieci zwaną Małą Strażnicą. Sala ta jest jedną z nielicznych tego typu placówek w Polsce. Ma charakter edukacyjny, informacyjny i prewencyjny. Przygotowana została z myślą o małych dzieciach. Przedstawiciele naszej komendy byli właśnie w Straży Pożarnej w Kolonii i tam takie podobne pomieszczenia były, są. No i po powrocie tutaj komendant miejski w Katowicach
pomysł mu się bardzo spodobał, więc podjął decyzję, żebyśmy coś podobnego zrobili u nas. Dziecko powinno znać wszystkie zasady bezpieczeństwa, znać numer alarmowy. W związku z tym, że sąsiadujemy właśnie tutaj ze strażą, więc dzieci były zainteresowane, co to za budynek. Myśmy tu już byliśmy kiedyś, a dzisiaj jesteśmy z tego względu, ponieważ zostaje otwarta mała strażnica. No więc uważam, że nie powinno się to odbywać bez udziału dzieci. Sala została wyposażona tak, by zapoznać najmłodszych z pracą strażaków oraz by nauczyć je, jak postępować w sytuacjach zagrożenia, pożaru, kolizji drogowej, jak udzielać pierwszej pomocy oraz jak alarmować służby ratunkowe. Śląski Klub Karlingowy zorganizował turniej z okazji 10-lecia istnienia. Głównym trofeum był karlingowy kamień wykonany z węgla. Te 10 lat przysporzyło nam wielu, wielu przyjaciół karlingowych, bo karling to taka dyscyplina, gdzie nie spotykamy się tylko na lodzie i nie tylko rywalizujemy, ale po meczach nawet etykieta karlera nakazuje, że drużyna zwycięska zaprasza drużynę przegraną na jakiś poczęstunek, żeby omówić sobie mecz, razem zasiąść do rozmów i zawiązywać przyjaźnie. Jesteśmy tym bardziej dumni, że to jest dyscyplina olimpijska, bo w sportach zimowych karling jest jedną z dyscyplin olimpijskich. Powoli, dzięki temu, że mamy lodowiska, mamy lód, mógł się ten sport u nas rozwinąć i rozwinął się, no z czego najbardziej się cieszymy, takim efektem, że mamy mistrzów Polski i w konkurencjach damskich i męskich. Zwycięzcami turnieju zostali zawodnicy Śląskiego Klubu Karlingowego Marlex. Drugie miejsce wywalczył szwajcarski CC Squall, a trzecie Miedziane przyciski. Teraz zapraszam na relacje z trzeciego miejskiego rajdu przygodowego. 27 kwietnia każdy, kto lubi aktywnie spędzać czas, miał okazję wziąć udział w trzecim miejskim rajdzie przygodowym w Katowicach. Uczestnicy mogli wybrać spośród dwóch przygotowanych tras. Open kilkanaście kilometrów pieszo plus zadania specjalne oraz profi kilkadziesiąt kilometrów pieszo na rowerze plus odcinek rolkowy. Organizatorem zawodów było Śląskie Stowarzyszenie Podróżnicze Garuda. Zapytaliśmy uczestników, jaki jest przepis na sukces w rajdzie. Trzeba wszystkiego troszeczkę, wszystko potrafić i, że tak powiem, cały czas od startu do mety trzymać tempo. I zawody polegają właśnie na tym, że jest nawigacja, wszystko, że tak powiem, we wszystko, co robimy, jest wplątana nawigacja i biegniemy i na rowerze, i na rolkach, że tak powiem, wszędzie z mapą. Trochęśmy biegali w tamtym roku, więc myślę, że damy radę to przebiec. Wyniki rywalizacji można znaleźć na stronie internetowej www.rajdkatowice.pl. 10. harcerska drużyna żeglarska uroczyście rozpoczęła sezon nawigacyjny. Wyciągamy wszystkie łódki, które mamy na stanicy. Są oczywiście na wodzie, przychodzi bardzo dużo osób, nawet te, które podczas roku nie bardzo mają czasu, żeby przyjść na zbiórkę, ale to jest tak ważne wydarzenie, że po prostu jest tu każdy. Harcerstwo to nie jest tylko uczenie się o historii, pomaganie starym babciom przejść przez ulicę, noszenie im zakupów, tylko zabawa i przyjaźń. Kupuje się łódka, po prostu można się odpocząć trochę od reszty. O, można się po prostu odłączyć od świata. Celem i zadaniem 10. harcerskiej drużyny żeglarskiej jest przekazywanie podopiecznym wiedzy, wytrwałości, odwagi, hardości ducha, jaką posiadać musi każdy harcerz i żeglarz. W decydującym meczu o awans do pierwszej ligi koszykówki mężczyzn Katowiczanie przegrali z drużyną z Wrocławia 62-83. Nie ma co się usprawiedliwiać brakiem absencji, ale takie życie, takie spory. Jest to brutalne. Myśmy tym przegrali. Każdy chciał wygrać, trener Katowic też chciał wygrać, wygrałem ja. No, on się smyczy, ja się cieszę. Mimo przegranych play-offów Katowiczanie mogą być zadowoleni ze swojej postawy. Choćby z tego względu, że sezon zasadniczy ukończyli na pierwszym miejscu w tabeli. Spójrzmy na wyniki pozostałych katowickich drużyn. Gieksa zremisowała z Polonią. Rozwój przegrał z Chrobrym Głogów. Akademicy wygrali w Gdańsku 2-1. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach, które w najbliższym czasie odbędą się w naszym mieście. 4 maja GKS Katowice podejmie Sandecję Nowy Sącz. 5 maja odbędą się wyścigi rowerkowe. Zapraszamy na Wielką Majówkę w Dolinie Trzech Stawów. Na obszerniejsze relacje z wydarzeń dziś prezentowanych zapraszam na stronę comtv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!